A ja idę podejrzeć Wojtka, co on tam. Najnowszy news ze sklepu mięsnego. Bo nawet nie wiedziałam, Wojtek we frajerze jeszcze paprykę robił, to nadziewaną. Zobaczcie, jak fajnie. Tutaj, tutaj, za drzwiami. Ale jak tutaj, to ładnie wygląda. O. Mało tak? He likes it. Smakuje Wojtkowi. Wojtek kupił wczoraj w Tesco truskawki i są tak pyszne, tak wspaniałe, tak słodkie. One... Aha, bo my tu jesteśmy w trójkę w ogóle. Cześć Maciek! Cześć! I jak było? Coś tutaj masz? Mam błędy. O, co to za ciasteczko? Coś nowego mają? Nie, już było, ale je nigdy nie brałem. Lotus. A ja idę podejrzeć Wojtka, co on tam robi. Chciał robić ogórki, chciał robić też obiad. Bo ja zaraz zasiadam znów do montowania vloga. Dobra, idziemy razem zobaczyć, co Wojtek tam robi. O, ale jeszcze zobaczcie na mój piękny bakier. No właśnie, tam za furtką trochę chcemy przemalować i tutaj wyżej pociągnąć farbę. To jest plan na najbliższe dni, żeby się za to zabrać. Aha, ogórki już się moczą. Tutaj Wojtek czosnek obrał. A ty obrałeś? A miałeś nie obierać już? No nie, tak tylko troszkę. No dobrze, to ja Was teraz zapraszam na zakupy i nadrobienie tych dni po naszym przylocie do Anglii. I zobaczcie, mamy na stole basen. Basen Maxa, z którym nie wiem co zrobić, bo Max jest tak naprawdę za duży już na ten basen. Ale nie chcę go już trzymać, no właśnie, nie chcę go trzymać, bo no naprawdę już w przyszłym roku, jak Max będzie miał 7 lat, to już w ogóle ten basen będzie za mały na niego i tak go tutaj trzymam, bo Max się w nim bawił, domki sobie robił i tak go przekładam z miejsca na miejsce i być może potem oddamy go komuś. Wyciągnęłam sobie tutaj kilka rzeczy. Muszę zrobić z nimi porządek. Cały czas tutaj miałam mój kartonik od mojego kubka Stanley, który dostałam od Maćka na urodziny. No, z kartonikiem się już żegnam, a kubek czy bidon całym sercem Wam polecam. Tak długo trzyma zimno, ale ja jak byłam w Polsce, wkładałam do niego kostki lodu, wlewałam wodę, szłam na plażę, gdzie było gorąco i po 6 godzinach jeszcze te kostki tam były. No to jest po prostu coś niesamowitego. Tutaj perfumy, które dostałam od Wojtka na urodziny, jeszcze jedne muszę sobie dokupić. Lancome, La Vie Belle, mogę już rozpakować. Wtedy wiecie, miałam urodziny, następny dzień rano już leciałam do Polski i tak to wszystko zostawiłam. O, ale... O ja, no chyba chcę się, wiecie co, spryskać nimi. O jeny, jaki to jest piękny zapach. Ja już mówiłam, to jest zapach moich urodzin. Tutaj mam skrub do ciała, Sanctuary. Od Moniki dostałam, łącznie z innymi prezentami. To już wszystko widzieliście. I wiecie co, ostatnio od Maćka, właśnie po przylocie, Maciek mi kupił taki zestaw z taką siateczką do prania i jest to zestaw takich... Jak to nazwać? Gąbeczek do zmywania makijażu? Tu są jeszcze takie nakładane, zobaczcie. A, tym można może oczy zmywać, nakładane na palce. Bardzo fajne, wielorazowego użytku. I tutaj mam dwie rzeczy, dwa zakupy, których dokonałam w ostatnich dniach. Poszłam z Maćkiem i z Maxem, pojechaliśmy na Kingston Park i weszliśmy do TK Maxa. Jeny, jakie piękne rzeczy są w TK Maxie. Jeszcze, znaczy było dużo halloweenowych wystawionych, ale jeszcze oni chyba cały czas wystawiają. Nie wiem, postaram się z Wami pójść do TK Maxa nagrać, ale wiecie, nie chcę obiecywać, bo mam teraz tyle montowania i nie chcę obiecywać, a potem nic z tego nie wyjdzie, ale będę miała na uwadze. No i właśnie w TK Maxie jednego zakupu dokonałam. Zapłaciłam 9,99. Ja nie wiecie, co to jest. Świeczka, świeczka Sanctuary. One są normalnie po 30 funtów. I na serio, stałam w TK Maxie, bo się zastanawiałam, czy kupić ją sobie i sprawdzałam ceny. I wszędzie one są po 30 funtów. Są nawet dostępne stacjonarnie w Butsie i 30 funtów. I to jest taka świeczka z trzema knotami, ja zaraz Wam pokażę. A one są w TK Maxie po 9,99. No szok, czekajcie, rozetnę. Normalnie za darmo. Normalnie za darmo. Mogłam dwie kupić. Jasne, nie? Pięć można. Ja, ale no wiecie co?
za 3 dychy to tak szkoda świeczki palić, ale za 9,99 o jeny, żebym miała czegoś odwrotnie. O co tu chodzi? Ach, tu ona jest, o jeny, a ja wyciągam i nic tu nie ma. Tu ona jest. Ja, o ja, o ja. Zobaczcie, jakie tu, o jaka ładna. O, jaki delikatny znaczek fajny. To jest mój zapach Sanktuary. To jest seria pomarańczowa. O, a propos Sanktuary. Monika wie, co ja lubię i tam jeszcze od niej, wiecie, do mycia dostałam Sanktuary też. No i ma 3 knoty, bardzo fajna świeczka, ale mam ochotę ją jeszcze zapakować, żeby jeszcze poleżała trochę. U mnie musi to odleżeć, chociaż z tydzień, zanim zacznę używać, bo mi jest po prostu, nie wiem, szkoda, tak się cieszę tym zakupem, że nie chcę go od razu używać. No i mam tutaj jeszcze jedną siatkę, a dokładnie byłam w Home Bargain z Maćkiem i Maxem. I wiecie co? Stałam i myślałam, kupić, nie kupić. I kupiłam. I Wojtek powiedział, że bardzo dobrze, że kupiłam. A mianowicie, zobaczcie, jest to taki garnek. On jest odjazdowy na jesień. Dynia. Ja go rozpakuję, on już niedługo będzie nam tutaj dekorował wyspę, będzie stał na płycie indukcyjnej i on jest bardzo ciężki, jest to porządny garnek i on wygląda na tak niepozornie na taki mniejszy, a on ma pojemność 2 litrów. Jest naprawdę dosyć duży, zobaczcie. I ja tak sobie skojarzyłam, jesień to jest okres zup, zupę ugotuję, przechowuję w lodówce i potem wiecie, przelewam sobie odpowiednią ilość, czy tylko dla Maxa, czy ja z Maxem, czy my w trójkę i podgrzewam w tym i nawet w tym mogę zaserwować na stół albo nawet, wiecie, jak tylko podgrzeć do miski wlać to i tak jak to pięknie wygląda na płycie. To jest na płytę, to jest na wszystko i właśnie się zdziwiłam, bo zazwyczaj takie są, właśnie nie są na indukcję, są na te inne. I dodatkowo można to włożyć jeszcze do piekarnika. No i to kosztowało 15 funtów. Drogo i niedrogo, no. Te wszystkie halloweenowe dekoracje są drogie, więc jak na garnek, którego będę używać, myślę, że 15 funtów nie jest tak drogo. Jeszcze nie zdejmuję tej karteczki z niego, jeszcze nie dekorujemy tutaj na jesienno, jeszcze cały czas cieszymy się latem. Idę z powrotem kawę moją pić, to już wszystko, co Wam chciałam pokazać. Tak? Włączyłam, bo chcę z Wami się informacją. Najnowszy news ze sklepu mięsnego. Bo no ja też nie wiedziałam, Wojtek kupił nogi i właśnie dowiedział się od pani w sklepie, że tylne nogi mają więcej kolagenu, a przednie mają więcej chrząstek. Nie wiedziałam o tym, także dzielimy się z Wami tą informacją. Ja właśnie składam kartoniki do śmieci. To ja idę dalej pić moją kawusię. The world was upside down. Wojtek zrobił obiad, a ja tutaj zaczynam szykować na zewnątrz. Tutaj sobie zjemy. Max nie będzie jadł teraz makaronu, bo on zjadł całą wielką miskę zupy z warzywami, z pulpetami, jest pełen. Jemu Wojtek tylko groszek do skubania przygotuje. I wiecie co? Za 25 minut będzie Sandor u nas na kawie, a ja Sandora. My nie widzieliśmy od dnia moich urodzin. Dokładnie miesiąc nie widzieliśmy go, ja. Fajnie będzie się spotkać i kawkę wypić. Nawet nie wiedziałam, Wojtek we fryzjerze, że jeszcze paprykę robił, to na dziewanu. Zobaczcie, jak fajnie wyszła porcja, ale ekstra to wygląda, smacznego. Coś, ty tata do domu kopnął? No jak to? Sandor już jedzie, właśnie do mnie dzwonił. Melduje mi, że już wychodzi z domu i jedzie. I to już było jakieś 10 minut temu, więc ja już zaczęłam kawkę robić. Jedna już jest gotowa. Teraz następną. Yeah.
Kasz, puka! Wiemy, ale kata! No nie, musimy iść. To ja idę szybko otworzyć, a Sandor się schował. Chodź, Max! Kto to może nie być? Nie. Gdzie jest Sandor? Tutaj! Tutaj, za drzwiami! Max is in there! Hi, Sandor! Oh, wow. Okay. Sandor poszedł na chwileczkę do auta. Siatka z ciastem jest. O, Jany, czekajcie, bo mi drzwi tutaj porwie. Oh, he's so happy. Halo, Sandor. Sandor ma ranę ciętą. Wiecie co? Witaliśmy się i się zahaczył o kolczyk i ma tutaj. Tutaj mu krew leci trochę. Max go wziął od razu do gry w piłkę. Sandor przyniósł bułeczki, takie z czosnkiem i z serem. Teraz zawsze przynosi nam te bułeczki. O! Sandor drugiego gola wbił. 2-0. Jak się cieszy. Tutaj mamy roladę czekoladową. Ubolewał, że nie ma tego ciasta, które zawsze przynosi. A tutaj jakieś ze świeżą śmietanką ciasteczka malinowe. Zawsze Sandor przynosi Black Forest Gâteau. To wiecie, przekładane biszkopty tymi kolejny gol. Tymi wiśniami i przeżywa, że nie mieli dzisiaj. To koniec świata, jak nie ma. Tak Sandor, nie wiem, tak zawsze to ciasto przynosi i jak nie ma, to tak dziwnie mu. Ale inne pyszności przyniósł, będziemy jeść. To jest Waszka Ewecha. Kto tutaj tak ładnie jeździ? Made in Poland. Nice. Tabasco made in Poland. It's like a sauce. It's not like. No może ja ci pomogę, dobra? Max sobie ciasto nakłada. That's a bigger one. A on lubi czekoladowe. No ale nie, Max, to jest największe właśnie. No, pomóc? Dobra, 3-4. Oh, half of it is broken. Take that out. Can't leave the best. Good? O, Jany, Sandor powiedział, że pyszne jest maczanie tej bułki w oliwie z oliwek, ale posypać jeszcze czymś ostrym i Wojtek wziął chili. Nie za ostre? Właśnie mało ostre. Tak? Coś przyniosę. He likes it. Smakuje Wojtkowi. Cześć, Maciek! Maciek z pracy wrócił. O, zobaczcie, mamy zachód słońca. Ale jak tutaj to ładnie wygląda. O. Ale jest pięknie, ale pięknie. Może jutro będzie ładny dzień. A dobre te ciasteczka, co Sandor przyniósł. Naprawdę smaczne. Ktoś, a nie, Sandor się żegna. Sandor się już żegna. Już Max ma Maćka. Sandor właśnie poszedł. A tu szaleństwa. Aż za bardzo nieraz szaleją. Wojtek zrobił galaretę. Tutaj zrobił specjalnie dla mnie z samym mięsem. A tutaj takie jego różności są w środku. No i ogóreczki już też gotowe. Witajcie w czwartek. Czwartek dzisiaj mamy. Zobaczcie, truskaweczki sobie jemy. Uj, jak wieje. Wojtek kupił wczoraj w Tesco truskawki i
są tak pyszne, tak wspaniałe, tak słodkie. One smakują tak jak takie pierwsze truskawki. Mm. Pychotka. Spróbuję bez okularów. Tak słoneczko świeci, tak fajnie jest. Wiem, że wczoraj też tutaj nagrywałam, ale jak jest pogoda, musimy korzystać. No i wiecie co, zobaczcie co tutaj mam. Mam tutaj specjalną kawusię. A kawusię dostałam w prezencie od Ani z Polski. Aniu, pozdrawiam Cię serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, bardzo mnie zaskoczyłaś. I właśnie taką kawusię od Ciebie mam. Bardzo się cieszę. Mój ukochany Starbucks. I to jest z aromatem wanilii. O! Czuć tak delikatnie wanilię. Nie dla mnie, ale mogę spróbować. Słyszeliście? Wiem, że nie dla mnie, ale mogę spróbować. Możesz. Podzielę się z Łajkiem kawusią. Aniu, serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci cudownych wakacji. Wiem, że lecisz we wrześniu chyba. Teraz będziesz leciała we wrześniu i potem jeszcze w grudniu. Ja. Pyszna. Dziękuję. I wiecie co, do tej mojej kawusi będę jadła? Jadła galaretę. Wojtek wczoraj podzielił te galarety na jego i na moje. I chce mi się zjeść, bo to będzie pyszne, ale tak trochę mam w głowie, że ty z tymi nogami to gotowałeś, nie? No właśnie i mi... No dobra, no go. Cały czas mam tą myśl w głowie. I tak jesteś dumny ze mnie, że jem? No, bardzo, naprawdę. Czuję się mały na tym krzesle. Aha, bo my tu jesteśmy w trójkę w ogóle. A mamy tylko dwa krzesła tak naprawdę do tego stołu, do kompletu. I Wojtek wziął takie ogrodowe, niższe krzesło i taki malutki jest. Żałuję, że nie mamy takiej pogody, żebyśmy mogli jeszcze basen tutaj, wiecie, rozłożyć i nalać wody. Szkoda. Kto wie, kto wie. Kto wie, tak. Ale mogę Wam w tajemnicy powiedzieć, że Wojtek przegląda strony z wakacjami. Nic więcej nie mówię. Nie wiemy, czy polecimy, czy nie. Nic nie zdradzamy, nie obiecujemy, nie mówimy, ale... Jest Wojtek bardzo zainteresowany. W piżamie! W nowej piżamce. Wojtek kupił mu Minecraftową piżamę. Ale tym razem będę aż najgłośniej mówić. Nie. No jak mama skończy nagrywać, to od razu. Pokaż, jak się kolor zmienia. To jest odjazdowe. Cześć, Maciek. Cześć. I jak było? Coś tutaj masz? Mam bułeczki chińskie, co cały czas próbowałem iść już od kilku dni i zawsze zamknięte. No. Wreszcie było otwarte. Bo to jest centrum. Bo co? I jeszcze dużo mieli do wyboru. Tak? Tak? Taki trochę hol zrobiłem w tym bułeczek. O, bo ty w centrum byłeś, nie? Tak. Lili! Ale to tak włożyłem, popatrz, bokiem. Uuu. Nie wiem, czy będzie ładnie wyglądać. Zobaczymy. No i tam jest ta bułeczka dla ciebie i jeszcze mam Greksa. Kurczakiem. Kupiłeś sobie? No, bo... Lili. O, co to za ciasteczko? Coś nowego mają? Nie, już było, ale je nigdy nie brałem. Lotus Cheesecake. O, to ja będę chciała spróbować. I takie jedno jest moje? Tak. Które? No, któreś z tych. Wow, dziękuję, Mati. Proszę.